Siemanko, dzisiaj zrobię trzecie podejście i ostatnie do buldaka czy ich spice. Pod filmikiem, który ostatnio był, raczej słuchaczem przepraszam, dużo osób mi pisało, że nie pokazałem reakcji po zjedzeniu tego ramenu i że z tego ramenu wyszła zupka. Przygotujmy go dzisiaj prawidłowo i sprawdźmy, czy uda mi się go w końcu zjeść i czy wytrzymam bez popijania 3 minut. Do wrzącej wody dodajemy makaron. Odlewamy trochę wody, tak jak pisało na opakowaniu, do sosu. Wlewamy. Nudli wlewamy mieszankę z wodą. Teraz jest sos. Dodajemy przyprawę. I wszystko ładnie mieszamy. Nie wiem, czy to widać, ale to jest kolor czarny. Normalnie jak smoła. Będzie piekło 3 razy. Minutnik na 3 minuty nastawione. Czy dam radę 3 minuty po zjedzeniu tej zupki? Bez popijania? Sprawdźmy. Zaczynamy. Poczekaj, ja trochę. Jest mas, już wchodzi. Jest ogień. Czuję się cały patrzę. Na to. Zjedzone. Włączam. Jest ostre, już od razu wchodzi. Czuję, że cała ta czora. Jeszcze bez posady. Ale co jest, bierzą tą ostrość. Ale nie polecam dla kogoś, kto zaczyna z ostrością. No, minuta minęła. Czuję, że ta ostrość już się stabilizuje. Teraz czuję wargi opuchnięte. Jak mnie pieką. Język. Ta moc już się nie uwalnia, tylko się stopuje i powoli się obniża. Czkawka na razie jeszcze się utrzymuje. To jeszcze minuta. Thank you.
Za 36 sekund. No, już powoli stopuje ta siła tej ostrości. Za trzecim razem, no to już wiadomo, nie ma takiego podjazdu w ostrości jak na początku. Ale dla miłośników bardzo ostrych rzeczy, no mogę polecić. O. Więc kochani, jeżeli chcecie, żebym przetestował jeszcze jakąś ostrą rzecz, piszcie śmiało w komentarzach. Do zobaczenia!